Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mirek oraz kolejny materiał z Rise of the Tomb Raider. Mamy tutaj przeprawę w... to był klasztor? Nie wiem, katedrze, przepraszam, w katedrze z wojownikami tych... tymi nieumarłymi wojownikami, natomiast teraz idziemy zgodnie już z fabułą dalej do Jacoba, który chce od nas Atlas. Zaczęliśmy współpracować z nimi, więc jest jakiś progres. Zaznaczmy sobie bieżący cel na mapie, no i idziemy powolutku w jego stronę. Możemy teraz spokojnie już pływać, nie ma pośpiechu. Mamy aparat tlenowy, więc nasza sytuacja jest o wiele bardziej wygodna. Możemy sobie pozwolić na takie zwiedzanie powolne. Chociaż może przyspieszmy troszkę, bo... ile można. Dobra, coś tutaj mamy. Monety. Jest. Brawo. 15. Świetnie. Ciekawie to wygląda, podtopione miasteczko. Jak na razie jedyna właściwa ścieżka. Nie da się nigdzie zbłądzić. Dobra, wskakujemy. Monety. Fresk. Skrzynka, wszystko pozaznaczane. Coś ciekawego? O, strzelba! Aha. Na razie nie mam już... Tutaj upamiętniono budowę wspaniałego miasta. Kitierzu. Okej, okay. Uczymy się języka. Ciekawe, jaki jest maksymalny poziom. Tutaj coś możemy? A, mamy coś. Ale skrzynka z jakąś znajdźką, która są losowo wrzucane na level, więc nic specjalnego. Generalnie właśnie w ten sposób zabezpieczyli się twórcy, żeby graczom nie zabrakło surowców. To tak randomowo powrzucali w pewne miejsca takie znajdźki, gdzie możesz sobie uzupełnić niektóre surowce, takie jak właśnie grzyby, drewno, etc. Natomiast są takie miejsca unikalne, które się nie powtarzają, typu fresk, typu skrzynia z monetami, dokumenty, archiwa. I to już ma na celu zabezpieczenie, że tylko raz się takie rzeczy da podnieść i w ten sposób już nie można tego odnowić. Natomiast pozostałe rzeczy się randomowo Lara. Regenerują. Lara, jesteś tam? Johna, to ty? Znaczy no, wiedziałem, że żyjesz. O mój Boże, Johna, co ty tutaj robisz? Gdzie jesteś? Tutaj, w jakiejś fortecji. Możesz podziękować Jacobowi. Jego ludzie zabrali mnie z tundry półmartwego. Nie wierzę, że za mną poszedłeś. Tak trudno w to uwierzyć? Mówiłem, że będę się tobą opiekował. Nie mogłem zostawić cię tu samej. Idę do ciebie. Nigdzie nie odchodź. Nie miałem takiego zamiaru. Uważaj na siebie. Okej, okay, Johna, nasz afroamerykański kolega. Widać, że się o nas troszczy. Swoją drogą, tak jak mówiłem, wygląda strasznie podobnie do tych wrogów niektórych. Więc chyba był tutaj mały rework tylko modelu. Ale dobra. Ciekawe, co, jaki będzie plot twist z nim związany. Że jest Johna, się nam odnalazł. Ui, zobaczmy ten piękny widoczek. Jesteśmy z powrotem w dolni, w geotermalnej dolinie, tak to się nazywa. Dobra. Idziemy.
O, grobowiec. Laro, cieszę się, że wciąż jesteś wśród nas. Najeźdźcy rozproszyli się po całej dolinie, ale wypieramy ich tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli możesz nam pomóc, będziemy wdzięczni. Wiemy, że możemy ci ufać. Oczywiście, że pomogę. Bez dwóch zdań. Dobra, wskakuj do góry. W dolinie jest jakaś kobieta. Nie jest jedną z nas, ale nie jest też jedną z nich. Widziałam ją tej nocy, kiedy zginął Elias. Walczyła ze ścigającymi nas ludźmi. Słyszę teraz od zwiadowców, że widziano ją z moim ojcem i oboje byli wolni. Nie wiemy, czego ona chce, ani czy możemy jej ufać, ale jeśli sprowadzi mojego ojca z powrotem, może jednak Bóg nas nie opuścił. Okej. Czyli widać, że była zazdrosna troszkę o ojca. Nasza droga córka naszego Jonathana. O, nie zauważyłem. Super. Zestawy survivalowe z przyjemnością. Śrubka. Śrubka to śrubka, może się przydać. Tak, ciekawości, coś tam na dole jest? Nie, bo po prostu bym spadł. Spadł i chwilę bym pewnie leciał na dół. Pióra, surowce. Randomowa znajdźka. Wiecie co? Od razu uprzedzam. Pójdę poszukać sobie tego, przeszukać sobie ten grobowiec. I tak przy okazji tych grobowców, które sobie przeszukiwałem, było więcej. No ale nie chciałem zanudzać was moimi wszystkimi przejściami. Pióra? Kurde, niepotrzebnie zmarnowałem kulę. Ale akurat jest ich pod dostatkiem, więc nie jest to duża strata. Generalnie tak dla waszej informacji też miałem między odcinkami przerwę, żeby troszkę nadrobić zaległości z poprzednich mapek. Więc jak zobaczycie, tutaj mam szczyty gór, Sybirskie Dzicz, jaskinie. Kompleks radziecki niewymaksowany jest, co prawda? Kurczę, co tam pominąłem? A, w tym kompleksie radzieckim jest tutaj skrzynia z monetami oraz zestaw survivalowy. Tylko właśnie nie wiem, jak się do tego zestawu survivalowego dostać. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest to skiczka na zasadzie takiej, że tutaj nie ma opcji powrotu do tej sekcji. Nie wiem, jak się dostać tutaj. Nie wiem, gdzie właśnie na przykład o tutaj jest jakaś lina, która nie wiem, gdzie mnie tak naprawdę prowadzi. Ale to mogę spokojnie znaleźć, to fakt. Z tą skrzynią z monetami będę mógł sobie obczaić. Ale tego nie wiem, jak wymaksować. No więc tak jak widzicie, troszkę ponadrabiałem niektóre lokacje, żeby sobie na przykład jakieś grobowce czy skrzynie poznajdywać. I nie chciałem tego wszystkiego pokazywać, bo to tylko zajmowało czas. Ale teraz będę już starał się w większości rzeczy na bieżąco wam relacjonować w moich gameblogach. Dobra, tutaj grobowiec. O! Nasz koleżka. Ten humor dopisuje. Miałam rację, Johna. Tata miał rację. Boskie źródło naprawdę istnieje. Szkoda, że nie może tego zobaczyć. Byłby z ciebie dumny. Sofia powiedziała mi, co zrobiłaś dla jej ludu. Laro, dobrze cię widzieć. Jacob czeka na ciebie w obserwatorium. No z rozmachem nawet sobie obserwatorium, kurczę, zafundowali. Proszę, proszę. A po Atlas to nie było komu pójść. Naprawdę go znalazłaś? Założyciele Kitierzu byli doskonałymi rzemieślnikami. Przeglądali tutaj
Atlas. Tam. No, błyskotliwe. Johna, pociągnij łańcuchy. Dobrze. Kurczę, normalnie jak The Division. Niewiarygodne. Pewnie używali tego systemu do planowania miasta. To starożytna odmiana rysunków. Dokładnie. Wszystko wychodzi z tego punktu. Wygląda na to, że środek miasta znajduje się pod jeziorem. Ale coś się nie zgadza. Na przykład to, że powinieneś zasłaniać ten obrazek. Katedra, w której był Atlas, jest po złej stronie mapy. Obracaj dalej. Stop! Już. Kitierz nie jest pod jeziorem. Jest pod lodowcem. Boskie źródło musi tam być. Jak do diabła przebijemy się przez tę górę lodu? Chwila. Tu jest ścieżka. Prowadzi do miasta. Katedra jest tam, a po drugiej stronie wieża. To oznacza, że wejście do Kitierzu musi być... tutaj. Wejście do Kitierzu jest tutaj. Wiedziałam. Po cholerę kolesia biorą ze sobą. Kuźma, to jest się... Po jakiego grzyba? O nie. Nie. Nie mamy dużo czasu. Wkrótce trójca odkryje położenie źródła. Ale... Johna, muszę iść za nim. Nawet kosztem prawdy, której przyszłaś tu szukać? Idąc za mną ryzykował swoje życie. Już raz o mały włos go straciłam. Nigdy więcej. Idź zatem. Zrób co należy. Zawsze was nie ma jak coś trzeba, kuźwa, chłopaki. Ale... Kuźwa, no... Serio? Dobra, dokończę swoje przemyślenia po tym filmiku, bo coś jeszcze chyba chcą nam pokazać twórcy. Jeśli Johna żyje, na pewno przetrzymują go w starym sowieckim gułagu. Nie mam ochoty wracać w to okropne miejsce, ale nie mogę zostawić go w rękach trójcy. Johna, trzymaj się. Sofia, jesteś tam? Lara! Wszystko w porządku? Tak, jestem przy starej hucie miedzi nad gułagiem. Idę śladem Johna. Wiem, gdzie to jest. Przed pierwszym atakiem na trójce ukryliśmy tam broń.
Może ci się przyda. Dziękuję, Sofio. Do zobaczenia. O, tutaj! Kurde, właśnie tego szukałem. Dobra, najpierw zajrzmy tutaj. Co mam powie? Coś powie zaraz. I Atlas. Jeśli jednak pomyśleli, że on coś wie, może zostawili go przy życiu. Mam tylko nadzieję, że Johna wytrzyma i zdołam go odnaleźć. Muszę go odbić. Nie pozwolę, by tutaj zginął. Trzymaj się, Johna. Znajdę cię. Dobra, są dwie opcje. Jedna opcja. Kurwa, nie będę spoilował, ale tak między nami. Rozkmina typu... Nie. Dobra, tak czy inaczej, dla mnie jest dosyć dziwne, że postanowili kolesia, zamiast zlikwidować, zabrać Atlas, wziąć ze sobą. Więc zobaczymy. Mam pewną teorię, ale zobaczymy, czy się sprawdzi. Znaczy, są dwie teorie. Nie będę spoilował przypadkiem, ale sądzę, że może być jeszcze fajny plot twist w tej grze. Dobra, zobaczymy, jakie mamy umiejętności. Atak z góry. Może wymaksuję sobie łowcę. Szczerze, to naprawdę nie mam żadnych umiejętności, które są jakoś turbo przydatne, więc... Strzały spinaczkowe. Strzałami, po których można się wspiąć. Miękkie drewniane powierzchnie, aby dotrzeć się do nogi. Przed strzałem przytrzymaj RT, ażeby strzała była w pełni doładowana. Ale jak mam te strzały? Aha, nie mam jeszcze ich. Okej. Okay. Lara? 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 Odpowiedz! Kiedy ostatni raz cię widziałem, byłaś... Cholera, Laro. Mam nadzieję, że żyjesz. Po lawinie złapałem jakiś sygnał. Jeden krótki dźwięk, ale to na pewno był twój głos. Wiem, że to słyszałem. Wiem, że przeżyłaś. Przynajmniej jeśli chodzi o lawinę. Od tej pory nie miałem żadnej łączności, ale będę próbować. Wiem, że kazałaś mi stąd odejść, poszukać bezpiecznego miejsca, ale naprawdę myślałaś, że cię tak zostawię? Powinnaś mnie znać już trochę lepiej. Okej. Więc fajnie, że tutaj nam zespawnowali. Bo zastanawiałem się, jak właśnie... Mówiłem wcześniej, że nadrabiałem grę, co nie? I zastanawiałem się, kuźwa, jak tutaj dojść po ten zestaw survivalowy, bo nie znałem ścieżki. No i teraz wszystko się wyjaśniło. Czyli tutaj będę mógł sobie spokojnie wejść od strony obozu. Tutaj teraz sobie odnajdę. I zostanie mi tylko ten element mapy do zwiedzenia. Więc wszystko jest jasne. Dobra. Skóry przydadzą się. No, tutaj jest jakaś jeszcze skrzynia. Strzały spinaczkowe z szerokim grotem. Super, no to już znalazłem to, co chciałem. Przy okazji jakaś strzelba była, co mi się przypomniało. Jaką tu strzelbę dostałem? Kurczę, te szczerze strzelby są identyczne, więc po cholerę zrobili mi jakieś nadzieje.
Dobra, coś tutaj ciekawego? Łuk. Okej. Wolę te szybkostrzelne rzeczy. Łuk może być tylko wolno strzelający. Tutaj, jak widzicie, wypowiadałem wszystko, co dosyć szybko pruje. Okej. Czyli strzały wspinaczkowe mamy. Teraz możemy w takim razie... Coś jakimś chyba... O! W ten sposób to zrobili. Słytaśnie. Więcej propagandy. Okej. Wygląda na to, że tutaj chyba wszystko już odkryłem. Nie ma żadnych rzeczy do zwiedzenia, więc lecimy! Geronimo! To było piękne. Mirek, kuźwa, jesteś geniuszem. Dobra, może zróbmy to w ten sposób. Dobra, tutaj jakieś znaczki? Nie zrobili? Nie zrobili. O, moment. Dobrze, się zawróciłem. Mapa. Coś tutaj? A, wszystko odkryłem. Lodowy wąwóz. Aha, to stamtąd przyszedłem, dobra. Zgadzałoby się. Czekaj. Tutaj była chyba ta scena kręcona na moście. Chyba, że to nie był most ten. Albo to jest jakiś taki sprytny rework. Da się wskoczyć? No kurwa, nie chcę mi się lecieć znowu tam przez te... No come on! Dobra. Każą to każą. Niech będzie. Wskakuj, Lara. Kuźwa mać, co jest dzisiaj? Kurde! Jak żyć, pani premier? Ciekawe, czy przeskoczy automatycznie. Nie przeskoczy automatycznie. Trzeba będzie tutaj. Wee Geronimo! Brawo, Lara. Zwinnaś. Okej. To na szybko jeszcze zrobimy sobie tutaj. Aha, bieżący cel jest zaznaczony. Okej. Chyba tędy będzie szybciej, nie? To mi się wydaje. Nadciąga burza. Winter is coming. Dobra, na szybko jeszcze zróbmy sobie obczajkę do obozu. Mianowicie, czemu? Już wam mówię. Pierwsza rzecz, zobaczmy, czy tutaj możemy coś sobie kupić. Nie. Strój skórany się z czarnego... Czyli co, taki strój dla samego faktu, że jest strój, tak? Chyba już to mam te bronie, więc po cholerę mi kolejne. Dobra, zbieram kasę wciąż na to, żeby ulepszyć sobie maksymalnie bronię. Ale zaczekajcie, bo tutaj, ile mam stopni? 95% odkrycia.
Więc teraz, jak zdobędę to, czyli te monety, oraz to, czyli jakiś dokument, to mam nadzieję, że mi się odblokowuje 100% i będę miał odfajkowane. Ja wiem, że niewiele mówiłem o twojej matce, Laro, ale wiedz, że w krótkim czasie, który z tobą spędziła, kochała cię bezgranicznie. Szczęśliwie żyło nam się w trójkę, a gdy straciłem ją, byłem wrakiem. Wciąż nim jestem. Mam nadzieję, że pewnego dnia znajdę odpowiedzi, które uśmierzą mój ból. Dla mnie jest za późno, ale dla innych? Być może nie. Ach, plotę 3 po 3. Kieliszek przed snem nie był dobrym pomysłem. Słodkich snów, kochana. Czy to o nią chodziło? Czy to dla niej szukałeś odpowiedzi na te pytania? A może to była tylko wymówka? Może za bardzo ci ją przypominałam? Boże, Laro, mówisz do ducha. O innym duchu. Może to tobie potrzebny jest kieliszek? No. Takiego szejka proteinowego by się napił, człowiek. Dobra, teleportujemy się tutaj. Przenieśmy się po te monety, później dokumenty. Przejdziemy do tej sekcji, gdzie mamy ratować Johna. I chyba na tym zakończymy ten odcinek, ponieważ już prawie pół godzinki mija, więc nie będę przedłużał znacząco. Co by czasowo nie wyszło za długo. Okej, mamy tutaj obczajkę. Zostawmy sobie skrzynię z monetami. Dobra. Dobra, jest. O, chyba nawet zaznaczyła się. Jest przed nami. Aż 15. Ile mamy zaznaczone, ile mamy monet? Chyba nie. Mamy najbliższy chyba bus tutaj, nie? Tak. Trzeba będzie raczej wrócić. Dobrze, że kurczę te belki, tak. Ktoś zaprojektował sprytnie, jakiś pewnie rzemieślnik lokalny, i te platformy tak porozstawiał. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. Od czystej logiki naprawdę propsy. Propsy, panowie. Dobra, lecimy sobie w takim razie tutaj, z powrotem do tego obozu. Może teraz mi starczy kasy. Kurczę, nie zwróciłem dokładnie uwagi, ile tam ten koszt był tego ulepszenia. Ale już moment, już za moment się dowiemy. Kurczę, już prawie 18 godzin czy 19 godzin gram. Gra się nie nudzi, więc jak na moje możliwości, które są teraz bardzo ograniczone, to znaczy, że jest dobrze. Jest dobra gierka. Dobra, brakuje mi ilu? 16 monet, więc muszę jeszcze poczekać. Ale póki co... Sweet. O, cóż tutaj mamy? Dyktafon. Nie wiem, czy mnie słyszysz, Laro, ale będę dalej próbować. Coś się tam dzieje. Wspiąłem się na drzewo, żeby mieć lepszy widok na dolinę. Widzę tam stare budynki i jakichś ludzi. Zdaje się, że mają śmigłowce i zwożą tam różnego rodzaju sprzęt. To na pewno trójca. To jedyne sensowne wyjaśnienie. Zdaje się, że jednak nas wyprzedzili, co?
Obserwuję wszystko od kilku godzin i znam już harmonogram ich patroli. Myślę, że jeśli dobrze zgram to w czasie, zdołam się prześliznąć. Zawsze byłaś lepsza ode mnie w te klocki. Jeśli tam jesteś i mnie słyszysz, proszę cię, uważaj na siebie. No ty uważaj na siebie, stary. Jestem Lara. Lara Croft. Pistolet. Kolejny pistolet. Jeśli ta pukawka jest tak samo słaba jak pozostałe, to gońcie się, frajerze. Czuję się oszukany. Plecaczek. Dobra, sorry, przepraszam, wiem, wkurzycie się, ale backtracking, po raz kolejny backtracking. Tak jak mówiłem, chcę mieć 100%. Dobra, zabieramy to. Śrubencję. I wracamy pod pozostałe zestawy survivalowe. Ojojoj. Dobra, następny zestaw jest tutaj. Kuźwa. Na tej półskałce. Nie. No dobra. Czyli niepotrzebnie zaskakiwałem na sam dół. Życie. Dobra. Same śrubki z tego wypadają. Może troszkę monet. Jedna moneta. Monetę proszę. Minąłem? Gdzież to kurna jest? A, tu jest. Muszę znaleźć schronienie. Okej. Okay. Winter is coming, tak jak było w ostrzeżeniu. A i pytanko za 100%. Czy jest 100%? What? A dobra. Kurczę, popatrzyłem na ukończoną mapę świata, 64%. Ale kompleks radziecki jest już wymaksowany, więc git, jest dobrze. Właśnie to mnie troszkę wkurza w tym backtrackingu w tej grze, że niestety no trzeba się wracać co chwilę. Co jest? Lara, przed chwilą byłeś przy ognisku, a teraz cię nagle jest tak zimno? Nie powinnam w ciebie wątpić, tato. Nie pomogłam ci, gdy mnie potrzebowałeś. Przykro mi. Zamierzam to zmienić. Przekonam ich, że miałeś rację. Że goniłeś za prawdą, nie za bajkami. Oczyszczę twoje imię, tato. Obiecuję. Lara. Już czas. Johna czeka. Johna. No cóż, nie wiem, czy to jakiś taki proroczy sen, czy co, ale zapowiada się intrygująco. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj kolejną lokację, baza badawcza, ale ten wątek będzie kontynuowany w następnym materiale, więc dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych materiałach.